Chiny. W gronie organizatorów, którzy z tym pomysłem odwiedzili naszą redakcję, jest m.in. syn Kazimierza Górskiego. Przy okazji jest to promocja polsko-ukraińskiego przedsięwzięcia pod tytułem Euro 2012. Mecze w Przemyślu i Lwowie mają nie tylko promować Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. To także część akcji Bezpieczne Stadiony, do której przyłączają się również Orły Górskiego. Drużyna złożona z zawodników, którzy pod okiem legendarnego szkoleniowca odnosili największe sukcesy. Kiedy zatem można liczyć na wizytę piłkarskich sław? 31 marca gramy w Przemyślu, 14 kwietnia będzie rewanż we Lwowie. Kogo się może spodziewać? Wszystkich najlepszych. Patronat nad tym wydarzeniem sportowym objęła Telewizja Rzeszów.